Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Maryja nie tylko przyjmuje Jana. Ona również pozwala się przyjąć uczniowi. Nie tylko okazuje serce, ale też zgadza się, by uczeń jej okazał swoje serce. Człowiek w cierpieniu potrafi bronić się przed tymi, którzy chcą okazać zrozumienie, współczucie. Maryja wchodzi w szczególną relację, więź z Janem przez przyjęcie jego troski o nią. Cierpienie Jezusa, Maryi i Jana prowadzi ich do najgłębszego spotkania. Gdy razem cierpimy, możemy tworzyć wspólnotę zrozumienia, pokoju, szacunku dla siebie nawzajem. W spotkaniu Maryi i Jana pod krzyżem każdy z nich jest na swoim miejscu. To ważne, aby w cierpieniu być na wyznaczonym dla mnie miejscu przez Jezusa. Maryja jest silna cierpieniem z miłości swojego Syna, a Jezus jest silny cierpieniem z miłości Jego Matki. Chodzi o tę bliskość serc, dzięki której nie poddajemy się zwątpieniu, nie upadamy na duchu. Wszystko znosimy i wszystko wybaczamy. Nie potrafimy cierpieć, nie można się tego nauczyć. Potrafimy natomiast kochać. Kochając, znosimy cierpienie. Czynimy to dla kogoś, kto nas umacnia, wycisza ból naszego serca w swoim sercu. Kochając drugiego człowieka, odnajdujemy się w nim najgłębiej. Maryja, kochając Jezusa, żyje w Nim, a przez to również w Nim cierpi. Osoby, które darzą się wzajemną miłością, są również zespolone we wzajemnym cierpieniu. Maryja wskazywała drogę ubóstwa, nie wiedzieć nic, ani niczego nie rozumieć, ale posiadać zdolność porzucenia wszystkiego, zaufać wyłącznie Panu i żyć tylko dla Niego. Maryja jest człowiekiem wielkiej ofiary, podobnie jak wielkiej wiary. Wszystko zostało oddane i ofiarowane. Niczego nie posiadała. Nie było rzeczy, której by nie ofiarowała w swoim życiu. Istotną częścią ofiary Maryi był jej ludzki ból. Niezwykłe jest to, że cierpienie, że ból mogą mobilizować, rozpalać do miłości, a nie do nienawiści. Niewiasto, oto syn Twój. Dlaczego Jan stał się synem Maryi? Ponieważ przeszedł drogę krzyżową razem z nią i Jezusem. Wspólne cierpienie usynawia, tak mocno zbliża ludzi do siebie, że stają się rodziną. Jan uciekł z ogrodu oliwnego wraz z innymi uczniami Pana, lecz powrócił i wybrał drogę krzyżową. Kto cierpi z niepokalaną, staje się jej synem. Droga krzyżowa czyni nas synami Jezusa i synami Maryi. Synu,
oto matka Twoja. Czy Jan, który usłyszał Jezusa mówiącego: Synu, nie spojrzał w oczy swojemu Panu? Zapewne tak. Możemy przypuszczać, że Jezus po raz pierwszy powiedział do Jana: Synu. Jezus stawia niejako Jana obok siebie, nazywając go synem. A może w tej chwili objawiał na krzyżu swoją obecność Bóg Ojciec? Tam, gdzie Jezus, tam i Ojciec. Tam, gdzie Maryja, tam jej synowie i córki.